Trzeba się raz na jakiś czas obudzić z tego snu, a skoro już się budzę, to znaczy, że przychodzę do Was z premierami miesiąca. Tym razem skupimy się na wakacyjnych premierach przewidzianych na lipiec 2022 roku. Zapraszam zatem na materiał, w którym rzucimy sobie okiem na najciekawsze znane już terminy. Wiem, że nie powinienem Was zniechęcać, ale serio lipiec na dany moment wygląda tak biednie, mówiąc o premierach, że aż piszczę. 5 lipca na salony wjedzie Arcadegeddon, gra dedykowana PC-tom, PlayStation 5 i Xboxom i jak mam być szczery, wygląda ona chyba na najlepszą w dzisiejszym zestawieniu. Nazwa nie wygląda może jakoś zachęcająco, ale to nie oznacza, że Arcadegeddon pozostaje mierny. Nic z tych rzeczy, mega dobrze zapowiadająca się pozycja, bardziej kooperacyjna, przynajmniej tak wynika z opisu. Mielibyśmy maksymalnie w czteroosobowych drużynach eksplorować zmieniające się obszary, wyjątkowe środowiska, wszystko sprowadza się do poszukiwania skrzyni, zdobywania różnego rodzaju ekwipunku, no i oczywiście mamy tutaj także potężnych bossów, z którymi musimy się skonfrontować. Do tego mamy otrzymać rzekomo jakąś formę rywalizacji player versus player. Wśród różnych wymienionych cech pojawia się ogólny ranking, co pozwalałoby jakkolwiek uczestniczyć w życiu online. Graficznie bardzo mocne nawiązanie do takich tytułów jak Fortnite czy martwy już Darwin Project. Czy jest to ładne? Tak. Czy ciekawe? Tak. Czy ma szansę na sukces? Na to pytanie odpowiem Wam po 5 lipca. Siódmy lipca to powstanie Eliona, ale zaraz, przecież Elion jest już na rynku. Zgadza się, jest i nic nie zanosi się na to, aby ta ledwie dysząca gra miała zamiar znikać z rynku. Wręcz przeciwnie, ona teraz powstanie ponownie na serwerach Steam. Czy jest to jakieś gigantyczne wydarzenie? I tak, i nie. Sprawa wygląda następująco. Część osób, która nie miała okazji zagrać w Eliona, może go teraz spróbować mając równe szanse i świadomość jakiejś grupy osób dookoła. To jest jak najbardziej plus. Niestety bowiem nasz europejski Elion dla nowego gracza staje się dosyć problematyczny. Początkowe lokacje to pustki, stąd też wersja Sim może być kojąca na samotność. Czym można w gruncie rzeczy określić Eliona? Aktualnie chyba najlepiej mianem nowej tery online, gdy ta stara odeszła do grobu. Elion oferuje sympatyczny świat, stary silnik Unreal 3, no i niegłupią mechanikę walki, która w dużej mierze sprowadza się finalnie i tak do grindu. Największy mankament? No pewnie taki, że Elion w 2022 roku pozostaje trochę bez wyrazu. Przeskakujemy do 15 lipca, a tutaj niejaki Rawbreeder. Jest to produkcja, która z automatu przywodzi na myśl Chivalry. Nie trzeba się nawet specjalnie dużo zastanawiać. Widać gameplay, wiadomo o co chodzi. A tu uwaga, nic bardziej mylnego. Otóż przed nami survival. Survival osadzony w średniowieczu. Odszykuje nam się mocny indyk, który uderzy w klimaty w sumie nie jakieś przesadnie odkrywcze, ale trzeba przyznać, że wersję demo pobrano prawie 21 tysięcy razy i to już jakiś sukces. Jest w ogóle tutaj jeden haczyk, o którym koniecznie należałoby wspomnieć. Gra ma być w języku polskim, to jedno, ale cała akcja dzieje się w jakimś mrocznym lesie na pograniczu terenów Polski i Niemiec. Będzie zatem można poczuć się dosyć swojsko w tym sandboxowym projekcie. PvP jest, budowanie jest, crafting jest, rabunki, zbieranie surowców, wspólna zabawa ze znajomymi także są. Generalnie nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie ma tutaj hitu, to w ramach zdrowego rozsądku wypadałoby Rawbreeder sprawdzić, bo czemu nie? Can you survive in a medieval forest? 25 lipca powinniśmy oczekiwać gry znowu mniejszej, o MMO trudno tutaj jakkolwiek mówić. Sieciowe PvP od co w niejakim Night Hunt. Przed wami Chad, Amber, Troy wraz z całą resztą gromadki z Eastside. Wszyscy spotykają się w ramach rywalizacji 3-3 graczy, gdzie dominuje klimat horroru. Cel? Przetrwanie to jedno, ale zależy nam również na antenie, którą jedna ekipa chce podebrać, a druga musi chronić w bazie. Producent zakłada scalenie ze sobą gameplayu znanego z DBD wraz z Rainbow Six Siege. I moim zdaniem nie ma w tym nic złego, o ile inspiracja będzie odpowiednio wykorzystana, a to co trafi do odbiorców, dopracowane. Na start mamy otrzymać 9 map, jak przykładowo obóz letni, cmentarzysko czy farma. Postacie mogą używać 12 broni i gadżetów do walki na odległość oraz w zwarciu. Każdy gracz dysponuje jednym życiem na rundę, nie ma respawnu. To może budować trudność i swoisty klimat. Graficznie na pewno nie wygląda to źle. Jeżeli lubicie podobne produkcje, no to 25 lipca powinniście sobie odznaczyć w kalendarzu.
No i ostatnia premiera, którą udało mi się gdzieś tam wygrzebać na 28 lipca, jest to mobilka, chociaż pewnie łatwiej powiedzieć cross-platformówka, bo i tak część skorzystam z emulatora na PC-cie. Noah's Heart na naszym kanale miał już swoje 5 minut jakieś 7-8 miesięcy temu, to właśnie wtedy trochę głośniej mówiło się o nowości w kontekście zapowiedzianych atrakcji. Finalnie, no cóż, mobilka jak mobilka, prawda? Przynajmniej z interfejsu. Przy NH mówi się sporo w kontekście Sword Art Online. Jest tutaj mnóstwo nawiązań, które ewidentnie odnoszą się do kultowej już animacji. Bohaterowie łączą się przy udziale jakiegoś urządzenia i trafiają do świata będącego miksem fantasy, science fiction i steampunka, w którym stawiają czoła bestiom oraz różnego rodzaju zadaniom. Świat ma być rzekomo proceduralnie generowany, przynajmniej w zakresie określonych segmentów, cokolwiek to znaczy mówiąc o smartfonach. Na start otrzymujemy 4 klasy postaci dysponujące różnym orężem, nie są to jednak klasy stałe, bo podobno wybór nie narzuca nam finalnej drogi, jaką możemy obrać w trakcie ciągnącej się rozgrywki. Noah's Heart warto mieć z pewnością na celowniku jako wakacyjna odskocznia na smartfona. Czy zasługuje na miano waszego głównego MMO, w to akurat bym powątpiewał. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Być może jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia pojawią się na dniach. Jeżeli tak, no to śledźcie cykl Daily Newsów, bo tam z pewnością pojawią się wzmianki. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.